Hej, nazywam się Ania i pochodzę z Lublina. 1 października 2023 roku umówiłam się przez Booksy na pedikur w jednym z salonów w moim mieście. O, pedi jeszcze nie mieliśmy, chyba, poprawcie mnie, ale chyba nie mieliśmy jeszcze pedikuru w serii. Smyki pierońskie. Bywałam tam na zabiegach pielęgnacyjnych, brwiach i tak dalej. Swego czasu chodziłam również na przedłużenie paznokci, ale wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Postanowiłam wrócić po paru miesiącach, ponieważ są wolne terminy z dnia na dzień. W tamtym okresie czystość była nienaganna, ale po zmianach personelu mocno uległo to zmianie. O Jezusiczku! Oj! Czyli było pięknie, było fajnie, było cudownie, a tu nagle zdjęcie poniżej, dobra. Stanowisko brudne. Lampa zalepiona, a narzędzia? No cóż. Dodam tylko, że przyszłam na godzinę 10, więc ten brud był z dawien dawna, czyli z rana, nie? Nikt nie posprzątał poprzedniego dnia ani przed rozpoczęciem pracy. Stylistka nie używała pochłaniacza, więc pył był wszędzie, a to był pedikir. Mówiłam się na hybrydę u stóp, co mogło pójść nie tak. Niestety wszystko. Czekajcie, co może pójść nie tak hybryda stóp? No skórki mogła pozalewać. No ale to dużo łatwiej się opracowuje, no moim zdaniem, na błonki i skórki przy stopach, bo są zazwyczaj skórki takie twardsze, suchsze. Suchsze jest takie słowo. No dobra, zobaczymy, co mogło pójść nie tak. Może przepiłowała płytkę? No nie wiem. Czas wykonania 45 minut, kwota 100 zł. Lokalizacja Lublin. Co chciałam? Jasny kolor z drobinkami. Nic spektakularnego. No to jeszcze najłatwiej. Jasny kolor z drobinkami, no. No, najprostsza ever. Najprostsza opcja ever. Jeszcze z drobinkami. To cię powinna po tych stopach całować ta stylistka. Ja już wiem, co jeszcze mogło pójść nie tak, bo ja też kiedyś poszłam na pedikir, ale to było dawno temu. No i dziewczyna, ja nie wiem, jak ona to nakładała, ale mi chyba z 2 mm od skórek nałożyła. I ja już miałam taki odrost, nie? A wcześniej się jej pytam. O kurde, tak tu ma pani troszeczkę... Nie, jak ja to powiedziałam? A to pani tak potrafi bez lampki, tak? Robić wszystko, bo ona nie miała lampki takiej, wiecie, lampki, nie? Żeby patrzeć. Totalnie tak, jak światło jest sufitowe, tylko to było, nie? A ona do mnie... Ja dobrze widzę, jeszcze ślepa nie jestem, nie? I ja potem z 2-milimetrowym odrostem wylazła. No dobra. Zdjęcia są z tego samego dnia, zaraz po powrocie z salonu. Sama z własnej inicjatywy zdezynfekowałam stopy, ale podejrzewam, że nic już nie pomogłoby, gdybym miała się zarazić. Na zdjęciach może tego nie widać, ale są grube i za mocno ścięte, przez co bolały mnie niektóre palce. Pozdrawiam serdecznie, pokaż no. Grube i ścięte. Co chciałaś? Dobra, po prostu jakiś jasny kolor z drobinkami. Okej. Okay. A co dostałaś? O Jezu. Przecież tu manikiru w ogóle nie ma zrobionego. To jest jeszcze tyle na błonków. Nierówno, pozalewane skórki. Wcale nie masz złych tych paznokci u stóp. Tu jest wyrżnięte. To już tak było, czy to ona tak? No, o Jezu, jakie gluty. No nie, to strasznie pozalewane. To jest strasznie tu pozalewane. Nie wiem, tak jakby coś nie tak z manikirem. To jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, nie wierzę w to, że tyś tam nogę wsadziła. Niech mi to ktoś wyjaśni. To ona nie widzi, że ta lampa jest upierdolona. Nie umie tego przetrzeć? Jak ja bym zobaczyła taką lampę, to ja bym pewnie nie siadła w ogóle na ten fotel. I powiedziała, chyba, ty ciaproku. Co to ma znaczyć? Szoruj to. O Boże, no to niemożliwe, no. Ale jest przecież pochłaniacz. Czekaj, czy ty nie napisałeś, że nie ma pochłaniacza, że nie było pochłaniacza? Aha, nie używała. Nie używała pochłaniacza. Miała, ale nie używała. Może worków nie mieli. Nie wiem, co powiedzieć, oprócz współczucia. Najszczersze. No nic, no. No, chciałaś piękne mani, dostałaś pedi. I dostałaś niepiękne pedi i wyrżnięte paznokcie u stóp.
Dobra, no lecimy dalej, bo... No biedna, no naprawdę, to jest niesamowite. To jest niesamowite. I patrzcie, ile tutaj aż widzowie reagują inni na tej grupie. Dramat, nie? Mocny początek? No trochę ja. Tutaj kamizelka, mocny początek. Dobra, lecimy dalej, bo... Kurde. Trzeba zatrzeć te złe wspomnienia. Hej, jestem Ola, mam 22 lata i to moja pierwsza historia tutaj, a raczej dwie połączone. Białystok, 12 października, zeszły rok. Koszt 180 zł. Aha, dwie połączone, dobra. Czas, godzina 35. Czyli to na razie jest okej, nie? Ale to są takie suche dane, statystyki. To są takie, nie statystyki, tylko parametry, o! I wiedz, że parametry nie zawsze mówią prawdę odnośnie tego, jak już coś w praktyce używamy. Na przykład fryzarki. Wydawało mi się, że jak po prostu kupię mocniejszą fryzarkę, tym będzie lepsza. Ale po testach naprawdę wielu modeli fryzarek okazało się, że czasami słabsza fryzarka jest lepsza od tej mocnej, bo po prostu jest coś, nie wiem, nie tak rozwiązane w danym modelu, że jest okropna ta fryzarka mocniejsza, a ta 35 na przykład watowa super działa. No, różnie bywa. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Oglądam Cię, Edytko, od pół roku i w końcu zdecydowałam się pójść na moje pierwsze pazy do stylistki. Szukałam na Instagramie i znalazłam dziewczynę. Jak tylko zobaczyłam u niej post dedykowany sterylizacji jednorazowym narzędziom, to stwierdziłam, że wysyłam Cię, Edytko, jej profil, żebyś mogła mi doradzić, czy pazy, które robi, są w porządku i były. Wszystko czyste, sterylne, oddzielny pokój w mieszkaniu. Dziewczyna bardzo miła. Zrobiła mi dokładnie to, co chciałam i czułam się zaopiekowana z moimi paznokciami. Byłam bardzo zadowolona. Ty również, bo wysłałam ci te pazy i napisałaś, że są super. Szczerze nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Ale wierzę ci, że tak było. No bo po prostu dziesiątki wiadomości dziennie dostaję i nie ma sensu. Mój mózg tego nie umie zapamiętać, tego zmagazynować. Wywala to, gdzieś tam szufladkuje, więc jakbym zobaczyła te... Ja może jak zobaczę te paznokcie, to sobie przypomnę, nie? Ale no, wiecie, no to jest taki system mam. O, żeby się nie zawiesił, to wywalą od razu. Poniżej będzie, co chciałam i co dostałam, ale chciałam owal, migdał, w zależności jak długie wyjdą paznokcie i inny kolor kwiatków. Dobra. Cóż, druga część tej historii jest dziwna. Bo sama nie wiem, o co o tym myśleć. A więc zaintrygowała się mnie. Zdecydowałam się odbyć kurs plecienia warkoczy i okazało się, że te dłuższe pazy mi na co dzień, te z pierwszej historii w moim przypadku, przeszkadzały w tym. Plus gram na gitarze. Aha, czyli po prostu chciałaś takie... Okej. Gram na gitarze i wiedziałam, że długi ich nie będę nosić. Jestem w gorącej wodzie kąpana i chciałam jak najszybciej zdjąć te paznokcie i zacząć ćwiczyć robienie warkoczy. Więc umówiłam się przez Facebooka do pani, która akurat miała termin na za 2 dni. Myślę sobie, pazy robi chyba całkiem nieźle. Wypytałam się ją, czy wszystko sterylne, jednorazowe i tym podobne było. Co może pójść źle przy ściąganiu stylizacji zwykłym pani? Wszystko. Pani chyba z Ukrainy, Białorusi, średnio po polsku mówiła. Chyba nie do końca wiedziała, jak ściągnąć stylizację do zera. Najpierw zaczęła frezem ściągać żel od góry, ale zostawiła długi paznokieć. Pomyślałam, że później mi je zetnie do naturalnego, ale ona nagle po kilku paznokciach zapytała się, czy na krótko ściąć. A ja mówię, że chcę zdjąć całą stylizację do moich naturalnych. Posłuchała się względnie. Później nagle mówi, że ona zostawi mi trochę hybrydy, bo paznokcie będą miękkie. Hybrydy? Myślę sobie, jakie hybrydy? Jak ja żel mam na pazach. O-o. Pani nie do końca dobrze po polsku mówiła. W końcu powiedziałam jeszcze raz, że chcę mieć... Nic. Aha, chcę mieć... Że nie chcę mieć nic na pazach. Myślałam, że zrozumiała. Po frezowaniu zawijała mi po kilka razy te same paznokcie w folię z acetonem. I zdzierała kopytkiem żel. Jezus, Przemek. Weź, bo zawału dostanę przez ciebie. Łazi mi tu, przeszkadza. Baba żel od maczo w acetonie. Co się to dzieje?
Przeszkadzam ci ja? No walnąłeś mi w stół, prawie zawału, żebym dostała. Baba żel w acetonie odmaczała, rozumiesz to? Dobra, czytamy dalej. No to już mu przestań walić w ten stół. Wciąż miałam resztki na pazach i znowu zwróciła mi uwagę, że mam żel i chcę się go pozbyć. Znowu zawinęła paznokcie w pazłotko i próbowała zdjąć żel bezskutecznie. Strasznie zacięła mi jedną skórkę i zaczęła lać mi jakimiś dwoma preparatami po niej, ale nie tym fajnym preparatem i patyczkiem, żeby się to zasklepiło, tylko pewnie zaczęła ci to, wiesz, czekaj tutaj. Okej, tu. Tylko jakimś dezynfekcją, co jeszcze rozrzedza krew, nie? Tylko chyba jakimś spirytusem, bo w pewnym momencie powiedziała w swoim języku do koleżanki, żeby coś przyniosła i zrozumiałam tylko spirytus. Dosłownie na przemian lała mi tymi preparatami po ręce. Biurko mokre, nie wiem co to były za preparaty, bo miały napis nie po polsku. Ostatecznie zdjęła mi tego żelu do końca. Siedziałam tam prawie 2 godziny, nie? Już po prostu chciałam wyjść, koszt 70 zł. Ja nie wiem, może tak się robi? Zostawia się trochę żelu na paznokciach? Już zgłupiałam. Nie zostawia się. Po prostu się zmniejsza gradację, granulację. Czyli najpierw się frezuje. Nawet drobnoziarnisty można wyfrezować. Prawie do końca. Potem resztę piłujemy. Opaską ścierną o wysokiej granulacji. No i na koniec już używamy takiego baferka, żeby wygładzić powierzchnię. Da się to zdjąć wszystko bezpiecznie, bez odmaczania acetonu. No nie, no gdzie żel odmaczać acetonem. Dobra, zobaczmy to. Co chciałam i co dostałam, to są te, co ty dostałaś od tej dziewczyny. Ej, piękne, no. Ej, dobra, ja pamiętam, piękne były, no. Albo nie pamiętam. Nie wiem. Gdzieś coś mi świta. Ładne. Naprawdę ładne. Dobrze zbudowane. Mlecznym żelem. Fajnie to wygląda. Kwiatki. Wszystko ładnie. Krzywa C wewnętrzna, zacna. Paznokcie z drugiej historii. Lewa i prawa ręka. Nie no, nie ma dramatu. Przynajmniej cię nie... Dobra, tu trochę przepiłowała. Przynajmniej cię tak serio mocno nie przepiłowała. Ale no już ci mogła manikir zrobić. No chyba, że to już jest zrobiony manikir. No masakra, nie? To powinno iść dużo, dużo szybciej. Zwłaszcza, że miałaś paznokcie żelowe, czyli żel to zaraz dwa się spiłowuje. No nic. Nie wiem, dlaczego tutaj jest takie zatrzęsienie. Jak mamy troszeczkę takie gorsze te sytuacje, to panie nie mówią po polsku. Może to jest kwestia bariery językowej, albo co, no nie wiem, albo... No przykro mi, no. Ale nie ma dramatu, nie przepiłowacie jakoś mocno płytki, jest przyzwoicie, nie? No nic, lecimy do kolejnej historii. Czyli takie, ta poprzednia bo historia była taka fajnie, co chciałam, to dostałam, super, a potem...